Przeglądam moją stronę na Facebooku i teraz widzę, że moją kampanię prowadzę od czterech lat. Pewnego dnia po prostu założyłam tę stronę i zaczęłam mówić, w jaki sposób naprawiać Rzeczpospolitą. Najpierw słuchało mnie kilka osób, potem kilka tysięcy, a teraz każdy filmik ma po kilkaset tysięcy wyświetleń. Od razu też zalała mnie fala nienawiści. To cena, którą płacę do, dzi do dzisiaj za to, co robię. I za to, że jestem kobietą, bo często ten hejt jest bardzo seksistowski. Wydaje mi się, że w tym kraju bycie kobietą, polityczką, to grzech pierworodny. Kara. Ale muszę z tym żyć. Wszystkie filmy nagrywałam własnym sumptem w domu, na ulicy, normalnie oprócz tego zarabiając na życie, pracując. Nie miałam na to żadnych środków. A jednak to ja. Pokazałam jak wielka jest do tej pory niewyjaśniona afera skoków. Udowodniłam, że fabryka nici w Nowej Soli, która stała się symbolem Polski w ruinie, nie została naprawiona przez premier Szydło. Wytłumaczyłam też, jak wyglądało przejęcie gruntów od kościoła przez premiera Morawieckiego. Przeprowadziłam jedyny wywiad z pierwszą damą. Prawdzie się nie odezwała, no ale to akurat mała szkoda. Obnażam wzrost cen i powszechną drożyznę przez rozdawnictwo PiSu. Wcześniej w filmiku 500 minus, a ostatnio w filmie pod tytułem Drożyzna. Nie bałam się zachęcić Kaczyńskiego, by wyszedł z szafy i spróbował być szczęśliwy. Nie bałam się też mówić o tym, czym naprawdę jest pedofilia w kościele. To ja za moją satyrę zostałam pozwana przez TVP, dwa razy przesłuchiwana na policji i groziło mi do dwóch lat więzienia za satyrę. Nie bałam się też skrytykować opozycyjnych partii. Gdy na to sobie zasłużyły. Zapytałam też Polaków, gdzie są hipokryzje tej władzy? Czy w miejscu, gdzie jest więcej rządowych limuzyn niż karetek pogotowia w Polsce? To ja stworzyłam narodową zbiórkę na nalkę Jarosława Kaczyńskiego, zakończoną powodzeniem. I to ja, z moim programem satyrycznym, satyry Laudia Hiry, odwiedziłam ponad 20 miejscowości, za każdym razem podróżując komunikacją zbiorową. Jeżdżąc także za granicę do Polonii, tachając wielką żółtą walizkę, bezrządowych limuzyn, ochroniarzy, sługusów, partyjnych notabli, wszystko sama z potrzeby serca, dla obrony demokracji, ku pokrzepieniu serc. To ja także jeździłam na demonstracje, na marsze w walce o wolność. Stałam pod sejmem w zimie, często występowałam też dla zgromadzonych, żeby przywrócić nam nadzieję żeby wywołać uśmiech na twarzach zmarzniętych, protestujących ludzi. Więc szanowni politycy, ministrowie, rządzący, wszyscy dziennikarze, którzy wzywacie mnie do zrezygnacji ze startu kamp kampanii, którzy macie całe sztaby ekspertów, współpracowników, jaki procent tej kampanii zrobiliście w porównaniu ze mną, samą wojowniczką walczącą z patologią tej władzy? Dlaczego tak mnie niszczycie? Czyżby dlatego, bo się mnie boicie? Bo czujecie podskórnie, że jeżeli tyle dokonałam w pojedynkę, to jaką będę miała si siłę ra rażenia, jeżeli tylko zostanę posłanką ze sztabem współpracowników? Że nie będę typem posła, który będzie siedział zamknięty w limuzynach, w wielkich gabinetach, tak jak wy. Tylko pokażę, że można jako polityk dojeżdżać rowerem do Sejmu, że chce równego traktowania posłów i nieposłów? Tego się boicie? To bójcie się dalej. I coraz bardziej. Bo idę to zmienić.